Paco Power System Blood Knight to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam, Karolina Michalczuk. Tytanom, jak również swojemu mężowi Andrzejowi, kibicowała dzisiaj wiernie, dosyć głośno jego żona Dominika Jakubiec. Powiedz, Dominika, jesteś z mężem, tak naprawdę na każdym meczu dopingujesz go, jesteś bardzo, bardzo aktywna. No nie ma wyboru, inaczej chyba ciężko by się nam razem żyło. No akurat mieliśmy to szczęście, że tak się złożyło, że to nie jest tak, że ja się, nie wiem, jakoś do czegoś zmuszam i robię coś tylko i wyłącznie dla niego, chociaż oczywiście po części też, ale na całe szczęście też się wciągnęłam w futbol, także nie jest to dla mnie w żadnym wypadku nieprzyjemny obowiązek. Wciągnęłaś się w futbol, ale będą mogły się też wciągnąć kobiety. Podaj rąbek tajemnicy o tym, jakie macie plany. Generalnie bardzo liczę na to, że kobiety się wciągną. Tworzymy kobiecą drużynę futbolu amerykańskiego. Zaczęło się od tego, że zaprzyjaźniłam się tutaj z innymi dziewczynami, żonami zawodników Tytanów. I gdzieś tam w międzyczasie, w czasie rozmów na trybunach, okazało się, że w zasadzie wszystkie tak po cichu zazdrościmy chłopakom. I same chciałybyśmy też trochę pobiegać po boisku, założyć korki, a jak się uda, to nawet tam komuś z barka zapodać. No i w zasadzie kończyło się na takich rozmowach, cichych marzeniach, ale potem okazało się, że dziewczyny z Warszawy wykonały ten pierwszy krok, założyły drużynę, no i dla nas był to taki sygnał, że rzeczywiście być może taka inicjatywa może się udać i dlatego próbujemy właśnie powtórzyć to, co im się udało tutaj w Lublinie. I może w tym miejscu zaproszę na trening otwarty, który odbędzie się już 30 września na boisku Orlik przy gimnazjum numer 1. Zaczynamy o godzinie 14. Wymyśliłyście tak naprawdę również nazwę drużyny, to Furie Lublin. Czy jest to nazwa końcowa, czy jeszcze macie jakieś pomysły? Nie, już myślę, że raczej zostaniemy przy tej nazwie. Wydaje nam się, że podkreśla i trochę naturę tego sportu, i przy tym jest to nazwa polska, na czym też nam trochę zależało. No i w pewnym sensie nawiązuje do nazwy Tytanów, dlatego że Furie to są również stworzenia mitologiczne, także wydaje nam się, że jest to nazwa dobra, która, mamy nadzieję, przyniesie nam szczęście w przyszłości. Na pewno jest bardzo powiązana, jak mówisz, z Tytanami. Powiedz, jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać się do drużyny, żeby mieć jakieś szanse wejścia do Furii? W zasadzie przede wszystkim trzeba chcieć grać i na początek to wystarczy. Trzeba po prostu wykazać to zaangażowanie. No, nie jest to łatwy sport, to prawda, ale też na początku oczywiście nie będziemy zaczynać z kopyta i na 100%. Na pewno trzeba będzie na początku wyrobić kondycję i dopiero potem myśleć o takich intensywnych treningach, jak to jest u chłopaków. Dlatego na początek wystarczy tylko i wyłącznie zaangażowanie, no i skończenie przynajmniej 16 lat, bo jednak, żeby było bezpieczniej. To jest! Jest to sport też bardzo kontaktowy. Nie myślisz, nie obawiasz się, że jednak dziewczyny troszeczkę się przestraszą, bo jednak powinny być twarde pod tym względem? Tu się zgadza, ale myślę, że skoro jest nas kilka takich, które się tego nie boją, to przypuszczam, że w Lublinie jeszcze trochę takich dziewczyn się znajdzie. Niemniej jednak na samym początku, zarówno ze względów bezpieczeństwa, jak i takich, że jednak zakup sprzętu wymaga sporych nakładów finansowych, prawdopodobnie zostaniemy przy futbolu flagowym, który jest niekontaktową wersją futbolu amerykańskiego, dlatego jeśli któraś z potencjalnie chętnych pań miałaby obawy w tej kwestii, to myślę, że przynajmniej na początek można spróbować. Nie powinno być kontuzyjnie. Powiedz, powróćmy jeszcze do meczu, do gry twojego męża oraz do gry całej drużyny. Jak oceniasz dzisiejszy mecz? Na pewno nie był to mecz łatwy, a jednak Tytani dostali się do finału. Nie był to mecz łatwy. Z trybun się go również nie oglądało łatwo. Można powiedzieć, że średnio co 5 minut przeżywało się mały zawał serca. Już było parę takich meczów, było też parę takich, gdzie atmosfera była, powiedzmy, troszeczkę mniej gorąca.
no tak naprawdę liczy się efekt końcowy, no. Wszystkie nerwy można znieść, jeśli tutaj Tytani awansują dalej, jeśli osiągają sukcesy, jeśli ciągle pną się do góry, to zniesiemy nawet te nerwy. Pomimo, że nic z tych trybun nie możemy zrobić, staramy się dopingować jak tylko możemy i mamy nadzieję, że też to chłopakom w jakimś sensie pomaga. I będziecie oczywiście robić to nadal, a najbliższy termin to październik. Tak, zgadza się, oczywiście na pewno tam będziemy, na pewno będziemy chłopakom kibicować, no i mamy nadzieję, że mistrzostwo ligi jest tutaj jak najbardziej w zasięgu ręki.